No zaczynamy mecz. Dobry. Co tu robisz? Będę robił zdjęcia. Jakieś kamizelki dla fotografów, reporterów. I reprezentant Słowacji Jakub Holubek. Dlatego, że wczoraj była wiosna. Dobry. Jak mecz będzie? Dobry? Dufam, że dobry. Ja chcę, dzień dobry! Będę na kulisach, prawda? Jest świetnie w końcu, dobra! Siema Radek! Siema. Dopingujesz? Oczywiście. No, ładna pogoda. Dobry mecz, dobry wynik, chyba najważniejszy. Trudny mecz, trudny przeciwnik, ale 3 punkty, ważne 3 punkty. GKS! Uwaga, zaczynamy mecz. Dziękuję bardzo. Cześć. Co robimy? No zaczynamy mecz. Jaki mecz? Piasta. Państwa, dzisiaj przyszedł do nas z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gliwicach wolontariusz foto. Zobaczymy, czy zrobi jakieś dobre zdjęcie dzisiaj. Nazywa się Filip. Cześć Filip. Dzień dobry. Co tu robisz? Będę robił zdjęcia. Komu? Zawodnikom i naszym kibicom. Masz akredytację? Pewnie. Jesteś napisany freelancer, proszę. Narzutka. Dziękuję bardzo. Zbierasz narzutkę. Zapraszamy wszystkich do wolontariatu, do odbierania akredytacji foto. Bo możecie się rozwijać swoje pasje, tak? Pierwszy raz na meczu w roli reportera, tak? Zgadza się. Ale robiłeś li zdjęcia? Pewnie, że tak. Dobrze, to jedziemy. Gotowość. Jestem gotowy. No to miłej pracy życzę i dobrych zdjęć. Dziękuję bardzo. Cześć Wolo, idziesz już na kasę akredytacyjną? Tak. I co będziesz tam robił? Kasa numer 5? Będę wydawał akredytację dla dziennikarzy, dla różnych mediów. I coś jeszcze? Jakieś kamizelki dla fotografów, reporterów. Mamy nadzieję, że dużo osób będzie i że Piast wygra, to najważniejsze. Ja w Górnik Łęczna! Idzie teraz z aparatem, czy? Dobra, Łęczna w gotowości jest. Łęczna jest. Piast. Tuż za cateringiem Malinowskiego wjeżdża Piast. Mam cię! Pozdrawiam wszystkich. Są emocje? Są emocje. Cieszę się, że dalej to się zacznie. To wiesz, jednak czy przychodzisz do rana do pracy, tak mniej więcej 6 godzin przed meczem i tylko oczekujesz na to, kiedy tak naprawdę wszystko się zacznie, ruszy i w ogóle. I reprezentant Słowacji Jakub Holubek. No jeszcze Kamil Wilczek się załapał. Sędziowie niestety najechali na kabel i jak się podobają, to najważniejsze. Niestety spowodowali pewne obostrzenia, problemy transmisji. Tutaj też nie tylko sędziowie najechali na kabel. Michał. Dobra, dzięki. Ale daliście sobie radę bez tego? No udało się to zrobić. Dziękuję bardzo. Malinowski przywiózł nam najlepsze owoce. Kierowca Jacek, pan Jacek. Niezależnie od wyniku jest zawsze przyjaźń między kierowcami autobusów, tak? Od wielu lat. Dobrze panowie, no to szerokości, bezpieczności i dzisiaj, żeby nie wygrał lepszy zespół. Pan wczoraj był w zielonych spodniach, dlaczego? Dlatego, że wczoraj była wiosna. Okej. Dzisiaj gramy z Łęczną. Szybki wynik, szybki typ. 3-0. Jak się masz? Dobrze. Jak mecz będzie? Dobry? Dufam, że dobry. Dufasz, że dobry. Mam nadzieję, że dobry. Mam nadzieję, no. A ty? Pierwszy skład? Nie, na ławkę. A potem pierwszy skład? Potem, no. Ty mówisz po polsku. No, po polsku, no. Co będzie padało? Rain? Rain? I don't think so. No. Ile dostaję punktów za rozmowę po polsku? 9,5. Potrzebuję jeszcze miesiąc, a będzie lepiej. Ty już mówisz bardzo dobrze. To nie bardzo. Bardzo dobrze grasz, bardzo dobrze mówisz po polsku. Teraz reprezentant Macedonii Północnej. Ale jeszcze miesiąc, może 2, a w lecie będzie lepiej. Dobrze, nie przeszkadzam. Dobrego meczu. Dziękuję bardzo. Cześć, how are you? Oh, very good, thank you. Do you like this place here? Yes, it's very nice beach look. The beach. Okay. But it was your rose. Thank you very much. Don't picture me, picture the nice beach, you know? partido, de verdad, el último partido pasé un montón. Una parada para la selección y un partido fuera. Claro, pasé un buen. 2 semanas. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Son tus amigos? Sí, amigos. ¿Hablas español? Sí, ¿y tú? Encantado, también. Alex. ¿Sí? Ah, encantado, Alex. ¿Qué piensas sobre él? ¿Son y myślisz? En español, ¿no? Se lo hace preguntas, tío. ¿Buena persona? Es un fenómeno. ¿Todo es fenómeno? Él jugó en el Mallorca. Muy buena persona. ¿O grał na Majorce? Él jugó. Jugó, grał na Majorce, ¿tak? ¿Co to jest? Droga. Kawa. Kawa. Nie chyba. Siema! Chciałem tylko się przywitać. Cześć, jak brat powiedział, że byś na ławce, ale to będzie... Kto tak powiedział? Twój brat. On się nie zna na piłce. Dobrze. Powodzenia. Ty widziałeś kiedyś, żeby dobry piłkarz siedział na ławce? No właśnie. No, no to masz panowie, zdrowego, fajnego meczu. Pobiegajcie sobie dzisiaj właśnie i... Właśnie już jak to będzie przebiegało tam. Są sędziowie i też tak się rozgrzewają? Czy to jest tylko pierwszy raz taka akcja? Zauważyliśmy, że bardzo wcześnie tutaj wyszli. No właśnie, tego się dziwiłem, że wypatrzyli. Zdziwieni w sumie. To zaraz zapytam, czy biegają. Ja chciałem zapytać, przepraszam, dzień dobry, dlaczego panowie sędziowie tak szybko wyszli dzisiaj, bo nawet piłkarze się zastanawiają. Bo my dzisiaj jesteśmy na warze, więc robimy jednostkę treningową po prostu. No to wszystko wyjaśnia. Dobrze, to przynajmniej wiemy, że będzie war. Powodzenia w takim razie. Dziękuję. Cześć, chciałem tylko się spytać, Karolina, co tu robisz? Piast TV z tej strony. Wiesz tak? Nie, pierwszy raz? Tu? Ja jestem przypadkowo tu. Jest przypadkowo? Kto to jest? Kto to jest? Cześć. To? Tak. To jest nasza Karolinka. Wasza Karolinka, wasz nowy nabytek, bo tam w Turcji byłeś sam. Czy była Karolina? Byłem sam, ale Karolina pomagała nam zdalnie z Polski. Okej, to pozdrawiamy wszystkie Karoliny. Cześć Karolina. Cześć. Dzięki, że pomagałaś. Powiedz mi jedną rzecz, jakie masz tu wrażenia dzisiaj, jak przyszedłeś na ten stadion? Bardzo dobre. Mam wrażenia. Pozdrawiam kierownika Tomasza Płazę. Jak się nowego trenera. Nowy trener? Dobry trener? Zobaczymy, ale mam nadzieję, że bardzo dobry. Na pewno bardzo dobry. Pytanie jeszcze do ciebie, jak się poznaliście z kierownikiem? A my się z kierownikiem znamy już od bardzo wielu lat akurat. I już nawet nie pamiętam, jak się poznaliśmy. Jak się poznaliście? Powiedz. To jest, nie wiem. Powiedz. Naprawdę nie wiem. Dobrze. Nie Czyli pamiętam. Instagram? Instagram teraz. A ty? No ja to wszystko, człowiek orkiestra. Jesteś człowiek orkiestra, pamiętamy cię z Turcji, dzięki, że jesteś z nami dzisiaj. I miłego meczu wam życzę panowie, dziękujemy. A panowie trenerowi oczywiście powodzenia. Fajnie w ogóle cicho mówi po polsku. Bardzo dobrze mówi po polsku. Jestem on stoi na konfie, powiedział, że tak rozumie, ale że nie mówi, ale wszystko mówił, co nie. Czy taki mikrofon jest na baterię? Czy on jest ładowany? Tak, jest na baterię, ale jest na akumulatory. Czy akumulatory normalnie, tak? Baterie wielorazowego użytku. Macie zawsze jakiś backup, czy jak to wygląda? Tak, ile musi być zawsze backup. A to jak paluszki wygląda normalnie? Tak, jak normalne paluszki. Średnio... jeden komplet na jeden mecz. Uwaga, uwaga, zaczynamy mecz. Dziękuję bardzo. A ty kim jesteś? No na trybunę prasową bym się chciał dostać. A, jesteś z mistrzów Polski, czyli kto to są mistrzowie Polski? Taki profil, wie pan, na Facebooku. Ostatnio się mocno rozrośliśmy. A skąd jesteś? Z Krakowa przyjechałem. Kurczę, taki... Wie pana, wczoraj w Łodzi byłem na UKS-ie. No to podróżujesz. Podróż. Taka pasja. Ile masz lat? 14. Co ty mówisz? Z kim przyjechałeś? Z opiekunem jakiś? Czy sam? Co ty mówisz? To nie można tak powiedzieć. Dobra, tego wytniemy, żeby nie było. No i co? No to życzę ci dużo fajnych wrażeń. Dziękuję panu bardzo. A co tak patrz obiektywnie na Piasta i na Górnik Łęczna? Kto dzisiaj może zagrać lepszą piłkę? No wydaje mi się, że Górnik, no ta pozycja w tabeli jednak pokazuje, a Górnik przegrał ostatnie 5 spotkań, a ostatnie zwycięstwo na wyjeździe to było bodajże w grudniu, także wydaje mi się, że Piast tutaj dzisiaj wygra. Czyli tak Piast, nie Górnik, tak? Tak. Chcecie obczaić? Chodź. Pokażą ci panowie wóz? 14-latkowi. Pamięta pan, jak pan miał 14 lat, co pan w tym czasie robił? Nie, nie pamiętam, nie pamiętam. Pan? Też nie. No właśnie. No pan palił papierosy na pewno. No mistrzowie Polski, pozdrawiamy was. Mam nadzieję, że nasz profil teraz na Facebooku, na Instagramie i na oczywiście YouTubie zasubskrybujecie, bo młody właśnie dostał piękną nagrodę. Na mecz się pan śpieszy. Tak jest. Dlaczego tak wcześnie? No bo ja nie mam biletu, to muszę kupić. A czemu tak późno pan bilet kupuje? No bo tak wyszło, panie. Jak długo pan już kibicuje nam? O, panie, to już 60 lat. O ja. I co, jak się zmieniła piłka nożna od tego czasu? No to się zmieniła, bo przedtem to tylko była trzecia liga, druga liga. Jest Ekstraklasa. Ale tu pan chodził na ten mecz, czy na robotniczą jeszcze? Ja czy na dwudziestolecia? Tu i później tam dwudziestolecia. Okay. Tam jak Piast grał wtedy najlepiej z Pogonią, z tym Puchar Polski, o to. Z Lechem? Nie, z Pogonią Szczecin. Aha. A teraz po prostu. A teraz no nie, bo tak mnie nie było, to tak idę zobaczyć, co się zmieniło. Jak długo pana nie było? No nie było mnie od jesieni. A, myślałem, że od 79. Nie. To mistrzostwo pan przeżył z nami, tak? No. No to fajnie właśnie. A bierze pan kogoś z rodziny też na mecze czasami? Ale teraz nie mam teraz już wszystko. Gdzie indziej powyjeżdżało. Zostałem sam tylko. No to ale jest pan z nami i na pewno jakiś znajomy będzie kibic, tak? Dziękuję. Dobrze widzieć, że podoba się kibicom autobus Piasta. Tak, pewnie, że tak. Skąd pan przyjechał? Z Włodawy. A z Włodawy? Gdzie jest Włodawa? No, Włodawa przy granicy ukraińskiej. Co pan mówi? Pan tu mieszka czy...? Nie, do syna przyjechałem, gra tutaj. Tak? Jak się nazywa? Kuba Adamczyk. Aha, ale to bardziej w Łęcznej, czy nie? Nie, w Piaście. W Piaście, w juniorach. Znaczy w juniorach, U17. Bo nazwisko mi nic nie mówi. I pierwszy raz na meczu dzisiaj? Nie. Trzeci chyba. Dobra, no to cieszymy, pozdrawiamy całą Włodawę i dziękujemy. Dziękuję również. Jeszcze przyjemne nocy dzisiaj. No, dziękuję. Do środy zostaję. Już załatwiłem mistrzom Polski pierwsze zdjęcie. Pokaż ten ruch jeszcze raz. Słuchaj. Co to jest za ruch? Mogę. Na sucho. Trenuję sobie tutaj. Dobra, i ktoś teraz staje wtedy, tak? Rozumiem. Skurcz mnie złapał, wiesz, dlatego. Kto wygra mecz w skrócie? Bo szkoda mi taśmy. Nie wiem, czekaj. Piast jest krócej, też jednosylabowa, więc wydaje mi się, że Piast. Piast, dobrze. Dziękuję. A pan co tutaj teraz? Pan w każdym miejscu jest. No ja muszę powiedzieć, że Piast, bo jestem w TV Piast. Dokładnie. To co mam tego zrobić? Nie no, nie musimy aż tak. To wygra mecz? Wczoraj oglądając Pogoń, to kto wie czy nie Łęczna. Okej, niech pan nie straszy. Ale co? Ile wam jeszcze zostało okrążeń? 2 minuty. Zdążycie przed meczem skończyć? Pewnie tak. Kierownik powiedział, że cię zestresowałem strasznie. Przecież ty się nie stresujesz. Słucham? Nie lubię występów. No, dobrze wygląda, to lepiej niż ja. Więc wiesz, już jest dobrze. Paznokcie zrobione. Robisz Insta? Tak, wyjątkowo robię dzisiaj Instagram. Wydawnictwu SQN z Krakowa. Dziękujemy za nowe książki. Na pewno wykorzystamy do kolejnych konkursów albo do Studio Krzej. I nasi goście będą się cieszyć. Ciekawe, którą książkę wybiorą. Pierwszy raz na meczu? Tak. Dziękuję. Pierwszy raz na meczu? 8 lat temu. Do you need names? No. Oh, okay, all right, thank you. What's your name? Jonathan. What are you doing here? I live here in Gliwice. Really? Yes, this is my daughter Olivia, and she's also from US, so we live here. Where are you from? Indianapolis, Indiana. Który dzisiaj lepiej schodzi, złoty czy srebrny? Złoty. Złoty dzisiaj, patrzmy. Złoty. Rzeczywiście złote opaski schodzą bardziej, tak? Tak. Dobrze, u ciebie tak samo? No też. Czyli jest okej, jest okej. Złoty wygrywa, dobrze. Ty VIP czy ten? Srebrny. Dzień dobry, Piast TV z tej strony. Srebrny. To życzę pani miłego meczu na srebrnym VIP-ie. No entiendo nada. A, to masz español. ¿Dónde eres? Madre de Alberto? No, de Miguel Muñoz. De Miguel Muñoz, sí, madre mía. Okay, pero está mucho mejor ahora, ¿sí? Sí, sí. ¿Y por eso viniste, sí? He estado aquí con él todo el tiempo. Ah, sí, vale. Cruzamos dedos para que se recupere y nos vemos otra vez. Es VIP Silver, ¿sí? Vale. Y es mi alumna, habla español. Powiedz hola. Hola. Powiedz Natalia. Yo soy Natalia. Muy bien. Y yo soy Isabel. Isabel, sí, vale. Pues vamos. ¿Primera vez en el estadio o no? Segunda. Segunda vez, pues vamos. Przyszedłeś i mi się przypomniało. Dzień dobry. Jak dzisiaj nastroj przed meczem? No wygrywamy, zawsze dobre. Innych nie ma. Pozdrawiamy całą Łabędę. Dziękuję. Jasne, dziękuję bardzo. Jest z nami nasz przyjaciel. Cześć, możesz rozmawiać, Mateusz? Mateusz byłeś, tak? No tak. Mateusz, powiedz mi, co u ciebie? Wracasz tu na stadion? Wiesz co, wracam, kibicuję cały czas, śledzę Piasta i mam nadzieję, że Nie wiem, że będzie dobry mecz. Na pewno będzie. Co u Ciebie słychać ostatnio? Dużo pracy? Dużo pracy, jak piłka gdzieś tam cały czas obserwuję, ale powolutku idziemy do przodu. Hoy puedes hablar español con esta mujer porque es madre de Miguel Muñoz, ¿sabes? Ah, sí. Encantado. Sí. Mati, encantado. He trabajado aquí también en el Piast. No i załatwili towarzystwo. Egzaminy wszystkie na studiach już? Nie no, jeszcze sesja jeszcze nie, w czerwcu dopiero. No, byle do świąt. Byle do świąt, dokładnie. Dobrze, co najlepiej schodzi? Słyszałem, że karawka. Nie no, szaliki. Szaliki najlepsze, jestem Piastem na VIP-ach. No i tu jest ta słynna karawka. Za 249 zł. To jest klub sportowy. Czyli ty nie jakaś popierdółka. Czy ty pracujesz też w weekendy? Nie, ja tutaj sypiam. Ja tutaj wynajmuję. Za to rodzina. Rodzina tam mieszka piętro niżej. No właśnie. Nie, braciszku? Nie wolisz sprzątać w ogóle w tym czasie? Spędzić czas z żoną, zrobić zakupy, kupić palmy. Nie mogę powiedzieć co wolę, bo prezes będzie to oglądał. Dokładnie, pozdrawiam pana prezesa i wiemy dobrze, że kochamy naszą pracę, pasjonujemy się nią, dlatego w sobotę chętnie przychodzimy do pracy. Co to za księżyc na twojej szyi? No, przecież półksiężyc. Półksiężyc, turecki. Dobrze. Nie, taki turecki. Dobrego meczu! I dlaczego nawet przyszliście? No, dlatego, że... Dlaczego? Może po polsku, będę miał łatwiej. Dobra, dlatego, że pan Mateusz nos ha invitado. Który Mateusz? Mateusz z Muda. Aha! Zaprosała trener bramkarzy. Do nas. No. Super. Czyli, no, tylko czemu nie jest? Zakochanym się poznaliśmy, przy jednym stole staliśmy. Co ty mówisz? Dalej tym słynnym busem jeździsz? Takim? Jeszcze raz? Ja w takim busie mieszkałeś, nie? Tak. Już nie. Teraz ma żółtego. Ma żółtego teraz, tak jak spodnie. Dobra, to miłego meczu, pozdrawiam pana trenera. Przed wejściem do windy na sektor złoty czy srebrny pan jedzie dzisiaj? Na złoty. Golden VIP. No to co? Co będzie dzisiaj się działo? Będzie? 2-0 dla nas oczywiście. Jak jest na złotym VIP-ie? Świetnie, jak najbardziej. Ale pan wraca. Miłego meczu. Wzajemnie. Cześć Stanisław, będziesz w kulisach. Pierwsze twoje kulisy dzisiaj. O! Siema Bartek. Siema. Przybliżuję. Cześć wicepiasta. Siemka Bartek, powiedz. Wszystko dobrze? Cześć Asiu. Bardzo dobrze. Wszystko dobrze? Wytęsknieni. Tak? Czekaj, bo za dużo nowości. Cześć. Ty znowu jesteś z nami, pokaż bluzę. Ładna bluza, nie? Tak jest, dobrze. Czy cała rodzina w komplecie, tak? A mi się podoba taka w paski. To życzę wam udanego meczu. Żeby sobie kupić. Tak. Pa. Nie. Hej. Hej. Zrobicie kompilację, jak się wstydzisz. Tak, tam jest mój mąż. Wie, który? Masz męża już? No. O nie, widzi pan? Nie będzie nic z tego. No dobrze. Czekamy. Na zwycięstwo. Dziękuję. Ten szalik jest w meczu otwarcia stadionu. On ma 10 lat. A ty ile masz? 9. Czyli ten szalik jest starszy niż ty. A skąd go masz? Od trenera. Aha. Ten szalik jest starszy niż on. Na pewno. Tak, bo ma historyczny. Historyczny to jest szalik z pierwszego meczu z Wisłą Płock, wygranego 2-1. Pamiętam, byłem. Taki dramatyczny. Niesamowity. Chyba 2 bramki w ostatnich 2 minutach. Albo już po czasie. Klepczyński i Podgórski. Tak dziękuję. Było. Tak było. Czy wstydzisz się? Jeszcze nie wstydzisz. Już jest dobrze. Jest lepiej? Nie. Jest coraz gorzej? Dobra, to idę. sklepie kibica. Tak? A skąd jesteście? Z Rzeszowa. Z Rzeszowa przyjechaliście. Tak jest. Pan też? Też, oczywiście, no razem jesteśmy. Jak się siedzi na kanapie kibica? Rewelacyjnie. Ja jeszcze nie siadłem. Już po raz 10 jestem. Nawet więcej jak 10. Pierwszy raz w Gliwicach. To jest najlepsza nagroda dla kibica, jaka może tylko być. Tak? Także... Super. To może super. Usiądziemy tak pod kamerę. Jest świetnie. Po raz pewnie, pierwszy. Że tak. Jak jest? Świetnie, super. Rewelacja. Dziękujemy bardzo. Gotowy reporter? No to... Jeszcze stelaż musimy. Jeszcze stelaż, do powodzenia. Gotowy pan. Pani jest gotowa? Jest, nie przeszkadzam teraz. Pan jest gotowy? Jest pan gotowy. O Boże. Piękne słońce. Ja mam słuchawki. Nie szkodzi. Dzięki Robertowi mamy wszystko. Dzięki Robertowi ten klub jest po prostu stoi w tym miejscu. Ile lat jesteś w Piaście już? 7. 7 lat? 7. A czym możesz pieniądze w tym telefonie? Jakie pieniądze? No tu dajesz też pieniądze. Nie zgubić, bo nie mam portfela. 10 zł? Nie jesteśmy na portfelu. Dobrze. Zadziałamy. Spóźnił się pan na mecz. Spóźnił się. Nie, tak na styku. Dobrze, to proszę lecieć. Którą bramkę strzelił w sezonie Kamil Wilczek? Czwartą. Piątą? Piątą. A ostatnia była czwarta, piąta, no. Brawo. Spotkane pomiędzy Piastem Gliwicami w 6 minucie po trafieniu Kamila. Siema. Cześć. Kamil, możemy? Co powiedział Kamil Wilczek? Szybko. Kamil powiedział same mądre rzeczy, jak zawsze zresztą. Z tego, co powiedział, wynika, że wygracie to spotkanie. A wiesz, że grał kiedyś w Hiszpanii? A? Z Młodzika. Ale po polsku rozmawialiśmy. Właśnie chciałem zapytać cię, czy wykorzystasz hiszpański, bo zna bardzo dobrze hiszpański. Nie, z Miguelem wcześniej tak, z Kamilem wyjątkowo w naszą Bielsko. To masz zadanie domowe. Piękna polszczyzna to inaczej Bielsko. Dokładnie, Bielsko. Masz zadanie domowe sprawdzić, gdzie w Hiszpanii grał Kamil Wilczek. Dobra. Cześć, pobrałeś aplikację Piasta już? Nie, jeszcze. Popatrz tutaj. Dostaniesz 1945 punktów i jeden bilet dla kogoś. Fajnie? Fajnie. To co, pobierasz? Pewnie. Dziękuję. Nawet teraz. Dziękuję bardzo. Ile bramek strzelił Wilczek w jakim roku? Został królem strzelców. Szybki quiz. Pomóż. Podpowiedz. Pomóż. Ja, pamiętamy Kamila Wilczka, kiedy Kuciakowi trafił bramkę, ta była ta kępka, w której się piłka odbiła. 3 gole z Legią, wygrany mecz. Dokładnie. I ta kępka tam dalej jest. Cześć dziewczyny. Cześć. Co słychać? Wszystko dobrze, dawno cię nie widziałam. Bo nie był COVID, teraz już COVID-u nie ma. No to super, super, fajnie, że jesteś w końcu. Jak się tęskniłam się. My też. Oglądasz kulisy? O, oglądam cały czas, super, super. Masz fajnie. Aplikację? Mam aplikację, wszystko mam. Widziałaś Izuś, jak była na tym, na spocie? Nie, nie widziałam. Jestem Piastem? Nie, nie widziałam. Nie, tego? Nie widziałam, bo to, mnie nie było, to nie widziałam. To wpisz Jestem Piastem. No. Dobrze, dziękuję. ten mecz podoba? No jest dobrze. Tak? Wygramy? No, raczej tak. Czeka. Jak się podoba na razie na meczu? Super! Co macie? Czekamy na więcej bramek. A co macie teraz? Obrazki! I autografy z Piasta. Autografy z wszystkim, oczywiście. No proszę, na razie ładniej. Co tu się dzieje na rodzinnym dzisiaj? Kibice dopingowali, tak? Najmłodsi. Tak, a teraz? Piłkarze to byli podobno, a teraz, tak? Byli piłkarze, Tomek Mochwany. I daj autograf? I autograf daj. Tak, 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 autograf dawali. Jak się podoba? Podoba się. Pokaż, kolorujesz Kamila Wilczka? Pokaż, jak kolorujesz. Najpiękniejszą dziewczynkę na świecie. Wierną kibickę Piasta Gliwice. Zgadza się? No i wszystko się zgadza. Czekaj, muszę przed przerwą. Na sektorze rodzinnym jakim? Fajnie, fajnie. To powiedz co, my już tutaj od... Na każdym meczu jesteśmy. No jesteśmy. Ja tam... też. No. Nie, jego nie ma na to. No nie jest, jest. My jesteśmy już piłkarzami. Mamy, ja mam już piękne bramki, dwie, mamy od 5 lat już prawie. Tak, od 6. Ja prawie od 6. A dopingowaliście teraz, czy nie? Tak, raz. Dzień dobry, jak się podobał doping ten tutaj na sektorze rodzinnym? Fajnie. Dopingowaliście? Głośno krzyczeliście? Tak. Dobrze. Siema Radek. Siema. Chwila przerwy dla wolontariuszy, tak? Tak. Jak jest? Dobrze, cała naprzód nam pomaga, a wy pomagacie nam też. Tak. Dobrego meczu. Dopingujesz? Oczywiście. Czapka z Biedronki, z orkiestry, czy skąd w ogóle? No wspieram dobre rzeczy. Dobrze, w ramach dobrej sprawy. Wychodzą nasze na boisko, nasi piłkarze. Co będzie teraz się działo w drugiej połowie? Grać na całego i walczyć do upadłego, jak zawsze. I jak wrażenia dzisiaj? No, ładna pogoda. Dobry mecz, dobry wynik, chyba najważniejszy. Kamil Wilczek? Jak zawsze dobry poziom. Dziękuję. Gdzie pan jedzie? Nie chce się chodzić? Nie. Jest dobrze. Cześć, jak zdróweczko? Bardzo dobre. Od kiedy pan kibicuje? Od... Jezus, jestem tak stary, że już nie pamiętam. Ale wiem, że rodzice mnie brali na Piasta, a urodziłem się w 1962 roku. No to lekko 50-60 lat. No, dokładnie. No to fajnie. Jak dzisiaj mecz? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ciężki przeciwnik, bo wiadomo, kto się broni przed spadkiem. Nie ma taryfy ulgowych. Ale wygramy. Jeszcze z dwie brameczki takie na spokojnie. Kipa, jak będzie wyglądał ten mecz w drugiej połowie? Dobrze, fenomenalnie, wyrównanie. Dlaczego warto chodzić na Piasta? Dużo emocji i ukochana drużyna całe życie Piast Gliwice. Jest nasz młody reporter. Jak na razie sprawy? Jest super. Tak? Dlaczego? Tak. Fajnie było. Strzelili bramę, przyszli do mnie, zaczęli cieszyć przy mnie. Dużo zdjęć fajnych nasykałem. No i fajnie, pozytywna energia. Jest super. Dziękuję bardzo. Robimy dalej. Czy to jest niebezpieczne miejsce podczas meczu? Może dostać piłką? Nie, no raczej nie. Chyba się nie zdarzyło. To też taka nieprzyjemna sytuacja, Bartek Rymaniak i Rauno zakończą niestety ten mecz w ten sposób, że jadą na pogotowie. Mam nadzieję, że chłopaki się szybko poskładają i nie będzie żadnego wstrząsu mózgu, nic innego. Cześć kibice, jak się podoba na razie na meczu? Fajnie! Dlaczego? Bo Piast wygrywa. Mati, powiedz, czyj masz autograf na szaliku? Wilczka. Dzisiaj strzelił bramkę. Tak. To wygra mecz? Wygramy, wygramy. Co, już po robocie pani foto? Tak, pani foto już po robocie. Jeszcze mecz się nie skończy. No ale niestety pani foto leci na kolejny mecz, także nie ma. Jaki mecz? Ja już przygotowania do jutrzejszego Rakowa robię. Dawaj, dawaj! Nerwowo. Nerwowo, no bo to taki mecz, ale damy radę. Twarda walka, ale 2 punkty. Jak sprawy? Dobrze. Dużo dobrze? Tak. Cieszę się, że dużo dobrze. Dużo dobre. Musimy teraz wygrać. Tak się mówi się dużo dobre, tak? Tak. Dobra. 2-0? Zobaczymy. I słyszymy przed świętami Wielkiej Nocy, z tej okazji składam Państwu najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym. Sprawdziłaś? Proszę? Sprawdziłaś, gdzie grał Wilczek? Sprawdziłaś, gdzie grał Wilczek? Gdzie ja na meczu nie robię takich rzeczy? A oglądasz sobie na Messengerze, widziałem jak to nie, to wszystko statystyki, sprawdzanie, co ty myślisz? Ustalanie, kto do Ligi Plus, do wywiadu. Dostajesz czas, a sprawdzian jeszcze 2 tygodnie do egzaminu. Ale możesz powiedzieć, że Wilczek jest jasnowidzem, mówił, że wygracie, mówił. Tak, wy też. Do następnego razu, Majewko. Dziękuję. Dziękuję za obecność, za szanowni. No teraz można już pogadać. Gratulacje. 5. bramka, 3 z rzędu, prawie 500 dla Piasta, bo 499. Kamil. Tak, trudny mecz, trudny przeciwnik, ale 3 punkty, ważne 3 punkty. Na pewno cieszą i jedziemy dalej, no. Jedziemy dalej. Przed nami jeszcze wiele dobrego. Kibice mówią tam na młynie, że Kamil Wilczek jak zwykle jakość, jak zwykle ten. Bardzo potrzebny byłeś tam tutaj. Dziękuję, dziękuję. Cieszę się, że wróciłem, no i patrzę w przód, żeby było jeszcze lepiej. Piast GKS! Piast GKS! Asysta drugiego stopnia, jak nagrywaj, do Toma. A Tom, liczy się czy nie? Nie, taka się nie liczy, wiesz? Jesteś cały? Cały jestem, ale z jednej strony się cieszę, że wygraliśmy, ale no mój dobry kolega, nie ma co oszukiwać, Ticho prawdopodobnie ma ciężką kontuzję i po prostu z drugiej strony jest mi bardzo smutno po prostu, bo zaczął grać, tak, ale u Rauno jest ta kontuzja, wiesz, niegroźna taka, nie? Bo to jest uraz głowy, a u Ticho prawdopodobnie jest kolano i po prostu bardzo mi jest go szkoda. No zobaczymy, ale twój drugi kolega młodzieżowy z miesiąca. Tak. Bardzo się cieszę. Cześć młodzieżowcy miesiąca, na 0 z tyłu znowu. Tak, najważniejsze. Ciężki mecz, ale w takich meczach najważniejsze, żeby zdobyć 3 punkty i to zrobić. Dziękuję. Co masz koszulkę? Od kogo? Od Damiana! Damian! Dzięki! Długo musiałeś czekać? No, parę meczy już. Dobrze, co zrobiłeś? Proszę? Będziesz ją na ścianę. Idzie. Na ścianę. Bierzesz ją prał czy nie? Na pewno. Zostawisz taką z tej Nie, wypiorę i na ścianę. Dobrze, gratulacje. Dziękuję. Thank you very much and good luck in the game. Dziękujemy. Powodzenia. Do pressingu, Sądasz tej walizce dużo pieniędzy? Chciałbym, ale to jest tablica, wiesz? Oj, tylko tablica, niestety. On ma tam nesesę. To są te oznaki. To są oznaki Piasta Gliwice. Historyczne ze wszystkich lat, od momentu powstania klubu do momentu awansu do Ekstraklasy.